Mateusz, pierwsze oficjalne granie od 7 marca bieżącego roku, prawda? Strasznie długa przerwa. Zgadza się, zdecydowanie za długa. Myślę, że tak samo jak ja, cała drużyna żałuje, że te rozgrywki nie zostały dokończone, bo jednak myśleliśmy po cichu, że jest szansa dogonić ten Śląsk. Byliśmy dobrze przygotowani w zimę i chcieliśmy tą rundę pociągnąć tak jak po zwycięstwie z Zieloną Górą, ale niestety się nie udało. Porozmawiajmy chwilę o sparingu, zakończonym sparingu z LKS-em Czaniec. Czy brak czucia piłki to był największy mankament w dzisiejszej konfrontacji? Czy ja wiem? Może troszkę, ale to nas nie zwalnia z tego, żeby z czwartą ligą kontrolować cały przebieg spotkania i przede wszystkim utrzymywać się przy piłce na połowie przeciwnika, bo to myślę było najważniejsze w tym pierwszym sparingu, żeby poczuć tą piłkę, to przede wszystkim utrzymać się przy niej i grać prosto, ale skutecznie. Sporo było również niedokładności, że wspomnę choćby o sytuacji z 54 minuty, strzale z 11 metrów między innymi. No była, trafiła się niestety niedokładność, ale wziąłem to na siebie, podjąłem taką decyzję, nie udało się. Jakbym miał podejść do następnego karnego w tym samym meczu, to podszedłbym, bo czułem się po prostu pewnie. Nie wyszło, trudno. Dobrze. Seweryn Caputa, zdecydowanie najaktywniejszy spośród rekordzistów w drugiej części spotkania. Sporo wybieganych kilometrów. No tak, okres przygotowawczy ma się do tego, że pracujemy przede wszystkim nad wydolnością, motoryką. No i chciałem też dać jak najwięcej zespołowi, jak w każdym meczu. Przyznam jednak, że trochę więcej jakości było w pierwszej części spotkania. No tak, można przyznać, aczkolwiek jesteśmy drużyną, wygraliśmy mecz. Trudny, ciężki mikrocykl przed Wami, zgrupowanie na własnych obiektach, kolejne gry sparingowe, przygotowani na zwiększoną dawkę pracy? Tak, jesteśmy przygotowani do dwóch treningów dziennie. Już powoli zaczynamy myśleć o pierwszym meczu z Rybnikiem i nastawiamy się pozytywnie do tego meczu. Zamykając natomiast wątek spotkania z LKS-em Czaniec, gdyby przyszło Ci wystawić ocenę, szkolną ocenę dla całego zespołu za to spotkanie, to byłaby to jaka nota? 2 z plusem.